Witamy serdecznie. Dziś mamy 7 dzień grudnia 2022. Króluj nam Chryste, Boże Ojcze, teraz i na wieki. Mamy Króla na Syjonie, nie Pana. Przyjdź królestwo Twoje. I mamy Chrystusa, jesteśmy braćmi i siostrami. W Chrystusie Kolosan, pierwszy rozdział, drugi werset. Tu nas to jak ustoją fałszywi bracia, znaczy dwie siostry fałszywe. I chcemy to udowodnić, że są fałszywe. Jeszcze raz nie pada. Czyli teraz jest tak. Chrystus zmartwychwstał prawdziwie. 1 Koryntian 15 rozdział. Chrystus. Za Adama mamy Chrystusa. Rzymian 5:12. W Adamie wszyscy są grzesznikami i wszyscy umierają. Ale w Chrystusie, Rzymian 5:19, mamy wyzwolenie z grzechu i śmierci. Jana 8 rozdział, że Chrystus jako Syn Boży chciał wyzwolić Izraelitów, ale żydostwo nie chciało. I zobaczcie, apostoł Paweł miał takie prześladowania od swoich żydostwa. Tu napisał tak. Tak bowiem są fałszywi apostołami. Czy są fałszywi apostoły, czy ciało kierownicze, wiadomo, w Orliku, to są fałszywi. Pracownicy zdradzili, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusa. Nie pisze Jehowy. No to jak oni mają Jehowę, to są fałszywi, bo nie są Chrystusa. Bo wtedy się podszywali pod, że są apostołami Chrystusa. Tak, czyli tutaj mamy apostołów Chrystusa i byli fałszywi apostołami. Ale apostoł Paweł był prawdziwy, pisze o fałszywych. I nic dziwnego, wszaki szatan przybiera postać anioła światłości. Czy organizacja jest wspaniale ubrana w krawaty, w stojaki, zabezpieczona przed deszczem i tak dalej, ale nie ma w środku, w sercu, w miłości tej Chrystusowej. Nic więc dziwnego, nadzwyczajnego, że i słudzy Jego przeoblekają się w postać sług sprawiedliwości. Lecz kres ich taki, jakie uczynki. Czy dzieje apostolskie, syn diabelski, czemu wykręcasz, nie? Chrystusowe nauki. I tak. Jak właśnie chciałam no powiedzieć, właśnie, że jak o świadkach mówią, właśnie tak mówię, że przybierają pozór anioła światłości, no to katolicy ich tak właśnie tak spostrzegają, że oni są mili, uśmiechnięci, że pomogą, jak coś zapytają i tak właśnie to jest ten na pokaz taki typ. Ale w środku są zwiedzeni właśnie i służą Ameryce. I później nie lubią tych ludzi właśnie, którzy im głoszą Chrystusa, to ich nie lubią już. Bo drugi Tymoteusza, czwarty rozdział, że przyjdzie czas zdrowych nauk, nie cierpią, no bo nie chcą przyjąć prawdy i pocierpią dla Chrystusa. Czyli tak, Łukasza 15:16, Chrystus zna ich serce, że są zdradliwe i dali się zwieść. Mateusz 7:15, jako owce wilkami są wewnątrz i oni potrafią uderzyć, jak ich się sprowokuje. Także chętnie bowiem znosicie głupców, czyli ten ciało kierownicze niewolnika, znosicie, płacicie im na kary na pedofilów. Którzy mądrzy, znosicie bowiem gdy was ktoś niewolnikami robi, oni są niewolnikami niewolnika, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy was ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. No to, że deszcz pada, jak ktoś pluje w oczy i oni tam nie powiedzą, nie szukają sprawiedliwości. Także tutaj, Hebrajczykami i tak dalej, sługami i tak dalej, a apostoł Paweł ma prześladowania. Tu głosimy Chrystusa, nie Jehowę, Filipian. Ale to dla wnikliwych tylko to pokazuję i mówię. No i tutaj macie fałszywych braci, no siostry nie dopisali, nie? Co poczytacie, nie? To jest 2 Koryntian 11 rozdział. Czy tak, Bóg, Ojciec, Jezus Chrystus, bo te i robi dwóch. Bóg i Ojciec to jest dwójca. Bóg, Ojciec, Król Jezus Chrystus, Emanuel, Król Izraela, błogosławiony na wieki wieków. I apostoł Paweł tylko znał Chrystusa, nie znał Jehowy, świętej krowy z Ameryki, która w 1931 roku jako fałszywi prorocy się zorganizowali, bo diabeł zna pisma, zorganizował ich jak faryzeuszy, zorganizował, żeby zniszczyć Chrystusa, unicestwić. Bo faryzeusze służyli diabłowi. I tu mamy tak. Zobaczcie, tutaj nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, a tu mają widzialną organizację,
na to, co niewidzialne, albo to, co widzialne jest doczesne, a co niewidzialne jest wieczne. No, mówił do was brat Bogdan, anioł z objawienie 27:12. Błogosławimy. Pomagajcie świadkom Jehowy poznać Boga prawdziwego, Króla nad królami, Chrystusa, bo Jehowa ich uśmierci wszystkich. Bo Jehowa jest ten niedobry z Ameryki, ta organizacja. Wykorzystuje i później uśmierca ludzi. W każdej religii jest śmierć, a Chrystus nas wyzwolił. Prawdziwa wolność tylko w prawdzie, miłości, sprawiedliwości Ojca naszego, Chrystusa, Króla Immanuela. Błogosławimy.